Defender Marek Cieślak, to też jest seminarza gości, Rafał, kilka słów od ciebie. Dzień dobry, witam. Gratulujemy. Falbazowi kapitalna końcówka zawodów. My powinniśmy ją zupełnie odwrotnie. Także myślę, że mecz mógł się podobać, były kapitalne wyścigi. No myślę, że to nie wstyd przegrać. Szkoda, że straciliśmy masę punktów, bo tak naprawdę zgubiliśmy się od 8 biegu 16 punktów. To jest za dużo, jak się okazało, więc gdzieś tam ta druga część zawodów nie szła po naszej myśli. Nie potrafiliśmy znaleźć ustawień, że oddzielanie jechali kapitalnie te wyścigi. No i cóż, no, pogratulować. Myślę, że to nie jest tutaj przegrać. Wyciągniemy wnioski. Też będziemy po tym meczu pewnie mądrzejsi. I tyle, dziękuję. Yeah, it wasn't ideal. We started pretty good, and I think they one grading they didn't water the track, and it changed a lot. And the Zelina Gora riders really took advantage of that, and I think it maybe confused some of our boys a little bit. I tried some setup for heat 15 to go a little bit faster, and probably went the wrong way, made the bike a little bit too soft, but no excuses, we got beat by a better team today, and congratulations. Tak, mecz dla nas nie idealny, zaczęliśmy całkiem dobrze, ale później po jednym drugim pogubiliśmy. Wielu chłopaków było zorientowanych, co robić, ja też próbowałem coś zmienić w moich ustawieniach, nie udało się, gratulacje. Było mi, no nie wiem, z rok, dwa życia dzisiaj, bo rzeczywiście goście do 8 biegu po prostu okładali nas niemiłosiernie. Nie mogliśmy sobie poradzić. Chyba do 5-6 biegu jeden bieg mieliśmy wygrany. Też, proszę? Chyba później. Nie, Piast wygrał w 4 biegu. No, także szło nam jak z kamienia. Ale pozbieraliśmy się, wygraliśmy 3 biegi po 5-1. Rzeczywiście, powiem tak, że chciałbym poznać tego człowieka, który każe 4 godziny przed zawodami nic z torem nie robić. Przy takim upale jak dzisiaj współczuję kibicom, bo tego toru nie szło przelać, żeby po prostu można było 2-3 wyścigi pojechać w normalnych warunkach. I ten regulamin po prostu trzeba zmienić i przy takim upale dać możliwość tego toru robienia do końca i koniec. No wiadomo, że trzeba wziąć sobie odpowiedzialność, że tor ma być równy, ale cudów nie ma. Jak jest taki upał i jeszcze wiaterek, to wszystko schnie w oczach i szyną nie można wjechać, nie można nic zrobić. To jest tragedia po prostu. Mogę tylko powiedzieć jedno tak, że jestem dumny z moich zawodników, z kapitana, z Jarka, z wszystkich po kolei, że po prostu nie poddali się, zawalczyli i w pięknym stylu wygraliśmy. Rafałowi i drużynie gratuluję no po prostu walki, prawda? I wszystko. Także fajny dzień dla nas, bo rzeczywiście bardzo się tego meczu obawiałem, bo w drużynie Sparty jeżdżą świetni zawodnicy, a nowe nabytki, jak mam na myśli tu Lebiediewa, czy no, Szymon Woźniak, to już chyba w zeszłym roku tam był, ale wszyscy naprawdę jadą dobrze. Maciek też jest w formie, para juniorska, można powiedzieć, najlepsza w Polsce. Także cieszę się bardzo z tych punktów i z postawy chłopaków. No czasem nie lubię mieć racji, ale wykrakałem, że ten mecz to nie będzie spacerek i uważam, że z taką drużyną, jaka przyjechała dzisiaj, czy na wyjeździe, czy u siebie, to jest piekielnie trudne spotkanie. Jeszcze raz gratuluję, bo to miejsca w tabeli, które mają, no to nie mają za darmo. Od początku roku indywidualnie jadą świetny sezon, nie ma słabych punktów, także powtórzę się to, co powiedziałem na konferencji. My też kilka niewiadomych, bo można powiedzieć po chyba 2 miesiącach kolejny mecz, u siebie dopiero odjechany.
zupełnie innych warunkach. Też żółtak się wyrównał dzisiaj, że minimalne korekty nietrafione powodują, że nie jedzie się o jedno miejsce z tyłu, tylko się od razu pałuje z tyłu, daleko z tyłu za trzecim, także tak to wygląda. Minimalny błąd, który popełnił w swoim wyścigu i Taigo wykorzystał gdzieś tam zła ścieżka obrana na moment, teraz pach, jadę z tyłu. No ale cieszę się bardzo, bo jako drużyna od połowy zawodów mieliśmy świetne zawody. Ja dziękuję kolegom przy tych nawet trudniejszych polach, bo które miałem przy biegu taktycznej czy po tych pozostałych wyścigach, koledzy startując wewnętrznych zostawiali mi tam miejsce, także mogłem się tam spokojnie rozpędzić, także tutaj świetnie rozegrywaliśmy. Trener odpowiednio też tutaj ustawiał, także no końcówka była trafiona idealnie. Się cieszę bardzo, jestem dumny, że udało nam się ten mecz z takiej wysokiej pozycji wyciągnąć. Proszę o pytania od Państwa. Wiadomo, że w drugiej części zawodów to bardziej dom się zmienił, czy Wy po prostu tak to zmienialiście ustawienia, że wreszcie trafiliście, czy wszystko po prostu, że raptem z 10 punktów się robi 2 do przodu? Trzeba powiedzieć, że to się zmienił, bo już widać, Boże, się nie kurzyło. Tej nawierzchni takiej piaszczystej ubyło, prawda? Polowanie swoje zrobiło. I rzeczywiście to się zrobił już inny, prawda? No ale jak to się mówi, tor był jednakowy dla wszystkich, prawda? Panie trenerze, wybiegając trochę w przyszły czwartek, to będzie debiut Torsela w Ekstralidze? No, pożyjemy, zobaczymy. Zawsze się pytam. A chce pan? A pytam. A pan chce? Bo pan jest wielkim orędownikiem, że on zadebiutował. Tak, bo nie chcę, żebyśmy go stracili, bo to jest naprawdę dobry materiał na przyszłość. Wczoraj był tutaj na treningu i naprawdę świetnie jeździł.